Uwaga! Ten film został nagrany pod wpływem silnego wzburzenia emocjonalnego, wobec czego jego jakość merytoryczna może nie być tak błyskotliwa, jak jakość, do której możecie być przyzwyczajeni na moim kanale. Jest to film, na którym chciałem się po prostu wyżyć. Będę przeklinał, będę się jąkał i mogę się zacinać. Proszę bardzo, ostrzegłem, zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Freaks i to jest eksperyment, ponieważ jestem zdenerwowany i ten film nagram tylko i wyłącznie raz i ewentualnie zacenzuruję to, co powinno być zacenzurowane, bo kurwa się zdenerwowałem. Lecę sobie P38K, jak widzicie gniotę ten niemiecki team, który trafi mi się po drugiej stronie barykady i zaraz zobaczycie, że po prostu mam ochotę obecnie wziąć, nie wiem, dobra, przejdziemy do tego, co chcę i co chcę wziąć później. Na razie P38K, jak widzicie, lecimy, jest mała mapa, mała bitwa, zdenerwuj się, kurwa, języczam. I zobaczcie, mamy P38K, bardzo dobry samolot, udławcie się tym wykresem, nikogo nie obchodzi wykres, przynajmniej mnie nie obchodzi, ale jeżeli jest on potrzebny, proszę bardzo. I zaraz zobaczycie, lecimy sobie, a więc, no, jakby cały team przeciwnika jest na dole. Więc tak naprawdę jedynym moim zmartwieniem jest to, żeby nie urwać sobie skrzydeł, jako że P38K ma owszem silniki, które są godne 5.3, ale ma kadłub P38G, czyli kadłub z 3.3. No i największym jego wrogiem jest jego własne przyspieszenie. BF-109G na szczęście nie ma lusterka wstecznego i obecnie wychodzimy po prostu do góry, robimy standardowy boom and zoom, nie ma tutaj nic absolutnie ponadzwyczajnego. BF-109 może i jest dobry we wspinaniu się i w walce wertykalnej, ale jeżeli jest coś, co kontruje BF-109 oprócz XP-50, to jest to P-38. Z tym, że P-38 jest wymagające chociaż trochę mózgu, ponieważ nie wykręcimy każdego BF-a bez mózgu w P-38. Spadł tutaj też Focke-Wulf 190F. Wersja szturmowa, jest to troszeczkę cięższy Focke-Wulf A, ponieważ wiecie, wersja szturmowa, czyli ma trochę więcej pancerza, też gościu chyba wziął gondolę. No i tutaj tak naprawdę jedyne, co mnie powstrzymuje, żeby nie spuścić mu łomotu, to moja własna niecierpliwość, chcę po prostu zobaczyć, czy gościu cokolwiek potrafi. Okazuje się, że gościu zna podstawy dosyć dobrze, bo nie popełnia głupich manewrów. No i widzicie, że tutaj się wywiąże dosyć ładna walka. Ja pozwolę sobie nie gadać przez jej większość, chyba że się rozmyślę. Zaraz zobaczymy. Na razie widzicie, że po prostu walczę. Teoretycznie mógłbym po prostu pójść do góry i ten Focke-Wulf by speniał tak jak speniał tutaj. Znaczy speniał, wymiękł po prostu. Natomiast bałem się, bo zauważyłem, że ten Focke-Wulf chyba załadował te szturmowe 30, te MK-103, i one są bardzo niebezpieczne, a ja prezentuję sobą dosyć duży cel, więc nie chciałem ryzykować jakiegoś szczęśliwego strzału i widzicie, że raczej nie chciałem iść na jakieś takie stykowe sytuacje i wolałem po prostu poczekać, aż ta Foka po prostu przegra ze mną walkę, no bo w dogfajcie Foka z P-38 nie ma jak wygrać, chyba że ktoś ma bardzo, bardzo powolny palec wskazujący, tak jak ja. Widzieliście, że tutaj ta Foka powinna spaść, ale w zamian prawie to ja spadłem, gdyż zabrakło troszeczkę stopni, które ta Foka teoretycznie musiałaby pociągnąć, żeby skierować swój celownik na mnie. Idziemy w walkę pionową, no i tutaj tak naprawdę ta Foka, no jedyne co może zrobić, to spierniczać w dół. Ale też nie za wiele by to pomogło, bo P-38K akurat, jeżeli chodzi o dogfight i większość aspektów latania, no po prostu tutaj ten samolot jest lepszy od Foki. No i tutaj widzicie, bo po prostu w tym momencie stwierdziłem, że nie będę się dalej kręcił, bo gdzieś się czai ten BF, któremu dałem uciec. No i po prostu daję nos na 15 stopni, to jest optymalne wspinanie się dla każdej P-38. No i widzicie, że po prostu odchodzimy tej Foce. Natomiast nie chcę, żeby ta Foka się zniechęciła i się gdzieś tam zakręciła i zniknęła, więc postanawiam dać jej nadzieję, po prostu zacząć robić taki bardzo powolny rope-a-dope,
żeby się od niej nie oddalać. Widzicie, że ona w tym momencie widzi, że numerek przy moim samolocie spada, czyli ona się do mnie zbliża, czyli to znaczy, że ma szansę mnie zestrzelić. A tak naprawdę gówno prawda, ponieważ jeżeli się przyjrzymy, to widzimy, że ta foka już ma te smugi kondensacyjne na końcu skrzydeł, czyli jest bliska stalu, no to tak naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyłączyć to sterowanie jakieś tam niby symulacyjne, przełączyć się na stare dobre myszkowanie i po prostu go rozwalić. I po prostu go rozwalić. I po prostu go rozwalić. Do 3 razy sztuka. No, to był mój pierwszy mecz od dawna w P38K, więc musiałem się odrobinkę, wiecie, przyzwyczaić do tej jego takiej... Aczkolwiek, to jest taka jakby, po angielsku jest słowo floatiness, jakbyście powierzchnię sterowe tego samolotu wysmarowali w maśle, nie? Że on tak jakby tak pływa, tak się nie może do końca ustabilizować, co nie? I mam wrażenie, że troszeczkę zwiększyli stopień tej pływatowatości od czasu, jak ostatnio latałem tym B-38. Może być to tylko placebo i może być to tylko skill issue, najprawdopodobniej tak jest. Teraz! Aż mi kierownica spadła z biurka. Teraz tylko ją dokręcę. Do 335, a właściwie ten pajac w do 335, który przez następne 20 minut bitwy będzie, znaczy to nie wiem czy 20, w każdym razie ile tam zostało do końca bitwy, będzie od... A nie, momencik, teraz... To jeszcze nie czas, żebym się denerwował. Jeszcze mamy szczęśliwy czas, kiedy pojawił się BF-109, a ja uwielbiam kosić BF-109 w P-38, bo jest to po prostu takie przyjemne, bo cokolwiek BF nie zrobi, ja w P-38K jestem w stanie zrobić to lepiej. Więc po prostu lecimy. I już po prostu moja niecierpliwość się wzmaga, ponieważ chcę po prostu na niego spaść, ale pamiętam, że prędkość nie jest przyjacielem P-38. Przynajmniej jeżeli chodzi o atakowanie samolotów. No ale w końcu się udaje tego BF-a zaatakować i on jakoś tak dziwnie wychodzi do góry. No i ja aż po prostu nie pozostaje mi nic innego, jak tylko rozmontować go na części pierwsze. I teraz mogę się wyżyć. Głupi do 335. Ten frajer ma 8000 zestrzeleń na B7A2 i chyba 800 śmierci, czyli ma 10 do 1 KD, ma naprawdę te KD w tysiącach. Ale takiego gniota ja po prostu w życiu w War Thunderze nie spotkałem. On, zobaczcie, przy każdej mojej próbie ataku on ucieka do swojego lotniska. I jakby pół biedy, gdyby on tylko i wyłącznie uciekał do lotniska. Ale kuźwa, on chce mnie zaatakować tylko w... Nawet jeżeli lecimy na czołówkę i jest... Nie wiem, jeżeli jesteśmy na wyrównanych warunkach, to on i tak będzie spierniczał do lotniska. Zobaczcie, ten frajer kręci się cały czas, tak naprawdę nie robi nic, przegrywa na punkty. I nawet jeżeli ja zmniejszę puła, bo widzicie, że to robię, i jeżeli jest okazja polecieć na czołówkę, bo ci debile, no to najwidoczniej tylko taką formę walki rozumieją, to on i tak nurkuje i leci do swojego lotniska. Kurwa mać. Jak można być aż takim żeby w ten sposób grać w tą grę? Zobaczcie. Najlepsze jest to, że ja pod koniec tej bitwy, kiedy już zostaną tam 2-3 minuty, widzicie, teraz zmniejszam pułap i nadal lecę do niego, a ten co? I do lotniska. A ja chciałem go troszeczkę od tego lotniska odciągnąć, bo po prostu jakoś... jeżeli mamy walczyć, to nie walczmy w zasięgu, kurczę, jego pelotek, bo to tak naprawdę on może wykonywać jakieś manewry i po prostu mój brak aima przesądzi o tym, kto wygra tą bitwę. Nie rozumiem takich... czajników, którzy nie potrafią ogarniać jakby niczego, jakby...
mój mózg obecnie się przegrzewa. Zobaczcie, ja jestem obecnie wysoko, co nie? I już myślę, że on będzie leciał odlot, nie będzie zakręcał sportem do lotniska, więc stwierdziłem pierd***. Polecę do Gleby, dam mu się zaatakować. Ponieważ została tam minuta 30. Oczywiście on się w tym momencie odwraca. Jako, że jest wielkim k***a strategiem. No i rozpoczynamy to ostateczne starcie, k***a, żal się Boże. Z tym gniotem. Ja nie mam pojęcia, skąd on się wziął, ale to jest definitywnie dowód tego, że niektórym po prostu brakuje tlenu przy urodzeniu, nie? Wobec czego mózg im obumiera. Tutaj moim jedynym błędem było to, że nie ciągnąłem tego samolotu klawiaturą. Może wtedy bym go zestrzelił, ale no jako, że po prostu wiedziałem, że do gościu nie ma absolutnie szans w dogfajcie z P-38, więc zacząłem ciągnąć go myszką i może z tego wynikała ta taka dziwna... to dziwne zachowanie tego samolotu. No widzicie, gościu kręci się jak gówno w przerębli i tak naprawdę tylko i wyłącznie fartem kończy się to właśnie tak, że bitwa się kończy, bo już i tak widzieliście, że ciągnął mnie na lotnisko. Po bitwie on mi napisał soczystą wiadomość i ja mu odpisałem jeszcze bardziej soczystą wiadomość i kurwa, mam nadzieję, że jeżeli taki gracz mnie ogląda, dalsza część narracji nie nadaje się do pokazania w internecie. Czołgiem i do usłyszenia.